Andrzej Morozowski, tak jest, witam Państwa. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są senatorka Anna Górska, partia Razem, i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Proszę Państwa, sprawa liberalizacji ustawy antyaborcyjnej dzieli koalicję. Ogólnopolski strajk kobiet bardzo krytycznie się wypowiada ostatnio o PSL-u, no i vice versa. No i lewica jest bardzo niezadowolona z PSL-u też. O co chodzi tak naprawdę w tym sporze, pani senator? No, w moim przekonaniu w tym sporze chodzi przede wszystkim o to, żeby jednak dotrzymać tej wielkiej obietnicy wyborczej, którą złożyliśmy przed 15 października, że prawo aborcyjne będzie zliberalizowane w Polsce. A PSL składał tę obietnicę? No, PSL mówił o tym, że to prawo jest drakońskie, które obowiązuje i tak dalej. No, Trzecia Droga też miała postulaty liberalizujące to prawo aborcyjne. Natomiast biorąc pod uwagę, że jednak największy partner w tej koalicji, czyli Koalicja Obywatelska, jasno szła do wyborów z postulatem legalizacji aborcji do 12 tygodnia, tak samo zresztą jak Lewica, no to jakby siłą rzeczy jakby przeliczyć te głosy i to poparcie, no to jednak większość wyborców obecnej koalicji parlamentarnej i koalicji rządzącej i przede wszystkim wyborczyń, które bardzo zmobilizowały się, żeby pójść na te wybory i żebyśmy te wybory wygrali, no jednak oczekują liberalizacji aborcji i aborcji do 12 tygodnia. I ta ustawa, którą głosowaliśmy, miała być takim krokiem na dzisiaj, który miałby po prostu dekryminalizować pomocnictwo w aborcji, czyli jak gdyby zdejmować odpowiedzialność karną zarówno z lekarzy, którzy dzisiaj mówią o efekcie mrożącym, który na nich spoczywa po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej z 2020 roku, ale też osoby najbliższe, bo wiemy, że toczy się bardzo dużo spraw karnych w stosunku do matek, sióstr, partnerów, osób, kobiet, którym po prostu pomogli zdobyć tabletki, udzielając pożyczki na dokonanie aborcji, bo jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości, to nadal Polki przerywają ciążę. Gdyby było tak, jak mówi pani senator, to z pewnością nad tą ustawą dyskusja mogłaby być głębsza. Tymczasem pani senator, główną ideą tego projektu ustawy, który przepadł w Sejmie, było to, że aborcja może być bezkarna, jeżeli dokona ją jej każdy z wyjątkiem lekarza. To była jedna z przyczyn, nad którą wielu posłów zastanawiało się, czy aby autorzy wiedzą, o czym mówią, bo często zarzucało się nam, posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego, pewnego rodzaju ignorancję, że no może nie wiedzieli, za czym głosują. Proszę mi wierzyć, jestem w parlamencie nie pierwszą kadencję i posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego wyróżniają się tym, co często widzę także na paradach równości. Bo u nas jest różnorodność i wolność. I tę różnorodność... A był pan kiedyś, panie marszałku, na Paradzie Równości, tak przy okazji? Panie redaktorze, nie wiem, czy pan pyta mnie prowokacyjnie, czy nie, ale ja miałem okazję, bo przecież często jest tak, że posłowie w Warszawie mieszkają częściej niż w swoich miejscach. Przechodziłem obok Parady Równości. Osobiście, jeżeli nie narusza ona wolności innych ludzi, ani przekonań religijnych, mnie organizowało Parad Równości nie przeszkadzają, więc jeśli pan oczekiwał innego pytania, to się pan trochę zawiódł. No jest różnica, panie marszałku, między tym nie przeszkadza, a między tym, czy brał pan udział. Nie brałem udziału, ale te hasło widziałem. Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, bo chciałbym tutaj odpowiedzieć także pani poseł, że pani senator, że lewica nie może oczekiwać pełnego wsparcia posłów koalicji 15 października, bo jeżeli by to wsparcie miało być, szanowna pani senator, to byłoby to zapisane w umowie koalicyjnej. Tymczasem w umowie koalicyjnej lewica tego punktu nie wprowadziła. Wprowadzone zaś zostały następujące punkty. Jeśli państwo pozwolą, to przeczytam. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku oraz państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez zastosowanie procedury in vitro. Byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, kiedy jako wicemarszałek Sejmu mogłem przewodniczyć obradom, kiedy ten projekt był procedowany i obiema rękoma wszyscy za tym zagłosowaliśmy. Tymczasem unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest zapisane w projekcie Trzeciej Drogi. I tak jak ja
osobiście umożliwiłem, żeby wasz projekt, ten dekryminalizacyjny, mógł się znaleźć w komisji, bo zagłosowałem za tym. Bardzo dobrze, zagłosowałem za tym, że przywrócenie stanu sprzed wyroku Trybunału jest, chodzi o to, że cofnąć dodatkową przesłankę można wprowadzić, że można przerywać ciążę, jeśli płód jest trwale uszkodzony. Z ogromnym szacunkiem, panie redaktorze, z ogromnym szacunkiem dla poglądów i stanowiska koleżanek i kolegów z lewicy, oczekujemy tylko jednego. W drugą stronę, żeby to także działało. Zatem nasz projekt konsumuje zapis dotyczący przywrócenia negatywnych skutków, odwrócenia negatywnych skutków Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiej i przeprowadzenia referendum, czyli inaczej oddania głosu kobietom, bo klasa polityczna w Sejmie po raz kolejny w tym temacie zawiodła. Czyli to referendum, w referendum mają brać udział tylko kobiety? Kobietom, pani senator. Według pomysłu. Może to jest w wieku rozrodczym. W zestawie osobowym Sejmu jest kobiet tylko 30%. W populacji, w społeczeństwie jest 53%. I podczas badania, które przeprowadziliśmy, wynika, że ponad 63% Polaków chce, aby rozstrzygnąć tę kwestię w referendum. Ostatnie zdanie. Taką, można powiedzieć, świątynią demokracji dla wielu jest Ameryka, Stany Zjednoczone. O ile się nie mylę, w 4 stanach, ostatnio chyba w Iowa się odbyło, są referenda w tej kwestii. Referendum jest sposobem na rozstrzyganie. Tak. Najpierw rozstrzygnął na korzyść kobiet, to znaczy, że można i w całych Stanach przerywać ciążę do 12 tygodnia. Po czym, kiedy Donald Trump wybrał tych swoich, że tak powiem, przedstawicieli do Sądu Najwyższego, no to ta orzecznictwo się zmieniło i teraz Stany znowu przeprowadzają referenda. Więc tak samo powtórzę, tak samo pani senator, jak my szanujemy wasze poglądy, szanujemy wasze prawo do artykułowania własnych przekonań, prosilibyśmy tylko o to samo. Tymczasem, tak jak powiedział pan redaktor, zostaliśmy zaatakowani, między innymi przez ten protest, który odbywał się w Sejmie, gdzie, że tak powiem, obrzucano błotem, mięsem, polityków, którzy zagłosowali inaczej. Można powiedzieć, że to trochę było nawet poza cywilizacją europejską. Mieściło się. Protesty naprawdę dużo ostrzejsze w poprzednich latach i nikomu z pani senator koalicji to wtedy nie przeszkadzało. Ja bardzo się cieszę, bo pan pozwoli, panie marszałku. Proszę. Pan marszałek tutaj wydrukował tą część tej umowy koalicyjnej, natomiast pominął jedno zdanie, które następuje. Ale ja nie powiedziałem, że cytuję całą. Po tym, że unieważnimy wyrok, to zdanie brzmi: kobiety mają prawo decydować o sobie. Tak. I moim zdaniem w tym zdaniu zawiera się ten postulat o tym, żeby pozwolić kobietom podejmować indywidualną i prywatną decyzję o kontynuowaniu ciąży. Zmierzają nasze postulaty. Pani senator, a mam takie pytanie, czy pani jest przeciwna referendum? No bo referendum jest takim rozwiązaniem, no, które się pewnie wszystkim podoba, dlatego że my lubimy też o sobie decydować. Czyli nie mam takiego przekonania, że lubimy o sobie decydować, bo referenda w Polsce do tej pory nie cieszyły się ogromną frekwencją. Poza chyba referendum konstytucyjnym, które i europejskim, tak, które były referendami po pierwsze wiążącymi, a po drugie no, ta frekwencja była wyższa. To nie pozostałe pamiętam takiego referendum, które by poruszało wszystkich. Tak, tak, a poza tym no, uważamy jednak, że jeżeli chcemy wypełnić nasze zobowiązanie, to referendum już się odbyło. My postanowiliśmy przed 15 października złożyć pewną bardzo konkretną deklarację. Zarówno my, ja mówię o Lewicy, jak i Koalicja Obywatelska. Tworzymy dzisiaj, współtworzymy ten rząd i z tego zobowiązania chcemy się wywiązać. Przepraszam bardzo. I będziemy jednak dążyć do tego, żeby przekonywać polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby może wznieśli się trochę ponad własne sumienia, bo ja nikogo nie chcę jak gdyby odpytywać z tego, kto w co wierzy i jakie jest jego prywatne zdanie na dany temat. Natomiast uważam, że budując jednak politykę państwa i budując przepisy, które mają dotyczyć wszystkich obywatelek, w tym przypadku obywatelek głównie, przede wszystkim, no musimy się trochę postawić w funkcji tych polityków, czyli jak gdyby rozważyć, co dla osób, które nam zaufały, jest ważną kwestią i zaufać im, że potrafią podejmować dobrze decyzje.